Gminie Bielawa po raz kolejny udało się pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Tym razem jest to kwota 174 tysięcy złotych. Tym razem ten projekt jest dość specyficzny, bo środki pozyskane nie będą na realizację projektu, jak my to nazywamy, do przodu, tylko odzyskamy środki wydatkowane w latach 2007-2011. Dotyczy to modernizacji kotłowni w obu budynkach Urzędu Miejskiego. W budynku głównym na Placu Wolności 1 inwestycja była realizowana w roku 2007, a w budynku przy Piastowskiej 1 w 2011. Na ten cel wydatkowaliśmy łącznie około 200 tysięcy złotych, a w tej chwili 85% tej kwoty Unia zwróci nam jako wkład właśnie wspólnoty w realizację tego projektu. Głównym założeniem projektu było obniżenie emisji dwutlenku węgla, co przyczynia się do podnoszenia parametrów użytkowych i cieplnych w budynkach. Najbardziej istotną informacją jest fakt, że dofinansowanie to refundacja 85% kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków. Miasto poniesie koszta jedynie 15%.